Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj będę chciał wydać sporo kasy, planuję w tym odcinku zrobić naprawdę spore zakupy. Między innymi chciałbym kupić, w sumie już może zrobię to od razu na samym początku, będę chciał kupić nowe pole, właściwie nowy teren, na którym się znajduje pole numer 13 i ja się na nie czaiłem już od jakiegoś czasu. Jest ono duże, więc również kosztuje całkiem sporo, ale uzbierałem sobie, więc w końcu mogę to pole kupić, bo naprawdę się już od dłuższego czasu na nie czaiłem. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, gdyż najpierw sprzedam no tego tutaj New Hollanda T6, który to jest bardzo fajny ciągnik, naprawdę dobrze mi tutaj służył, ale czas najwyższy się z nim w końcu rozstać. Tylko w sumie, nie, czekajcie. Czemu ja tego tura sprzedaję? Ja go odczepię, przemaluję i będzie w razie czego do innego ciągnika jak coś, więc na razie może tego tura po prostu nie będę sprzedawać. Niech będzie tak. Dobra, to sprzedajemy New Hollanda, naprawdę super ciągnik, bardzo dobrze mi służył, ale jednak czas w końcu kupić sobie no coś lepszego. I będzie to, dokładnie mówiąc, ja już go miałem od dawna upatrzonego, czyli będzie to o ten tutaj właśnie JCB. Dokładniej mówiąc JCB Fast Track 4220. Jest to ciągnik bardzo fajny, bo to jest taki ciągnik dobry do transportu z racji na jego prędkość, czyli 62 km na godzinę, czyli to jest najszybszy ciągnik, jaki do tej pory tutaj miałem. Dobra, więc można mu założyć, z tego co widzę, konsolę do ładowacza, aczkolwiek no nie, ja na razie tego robić nie będę. Możemy sobie takie opony komunalne założyć lub też takie zwykłe. I taki tutaj mamy wybór. Ja sobie może wezmę szerokie. Dobra, on ma 235 koni mechanicznych, więc no przed nim jeszcze w sklepie są inne ciągniki, które mogą mieć większą moc, ale ja go głównie kupiłem ze względu na tę jego prędkość, bo jest po prostu no dobra do transportu. A czekajcie, to jeszcze od razu sobie jakiś tam obciążnik kupię. Niech będzie ten tutaj. Do tego ciągnika bardziej będzie pasować w takim czarnym kolorze. I jeszcze jedną rzecz będę chciał już tym razem nie kupić, lecz wypożyczyć, bo raczej w najbliższej przyszłości nie będę chciał z tego korzystać, czyli o właśnie tę tutaj maszynę do karczowania pni, bo to jest jedna z tych czynności, które w tym odcinku będę chciał zrobić, czyli wykarczować pnie po ostatniej wycince. Dobra, to wsiadamy do tego pięknego nowego nabytku. No to jest już porządna machina. To jest nowy JCB, bo w 15, w dodatku w 17 mieliśmy już tę markę i ciągniki tej marki, ale tutaj są po prostu nowe. To są te same, które mamy na przykład, mamy je w Pure Farmingu 2018. Dobra, to podczepiamy obciążnik i jeszcze oto właśnie do karczowania pni. Dobra, no i można jechać zaraz tam w pobliżu tego mojego wyciętego lasu. Lecz najpierw, skoro to pole zakupiłem, to już od razu tutaj podstawiłem ciągnik z siewnikiem i od razu coś tutaj sobie posieję, dokładnie mówiąc rzepak. No bo przecież nie po to kupiłem to pole, żeby nic na nim nie robić. Wiadomo, teraz musi mi się zwrócić jego zakup, bo trochę to było jednak kosztowne, bądź co bądź. Tutaj będę chciał zatrudnić pracownika, żeby mi mucił owies. Będzie to owies oczywiście dla koni, bo się przyda na pewno. I tyle co wymucę z tego pola, no to na razie dla koni wydaje mi się, że powinno w zupełności wystarczyć. No ale tym się zajmie pracownik. Ja mam tutaj inną dzisiaj robotę, czyli karczowanie pni. Jeszcze tego tutaj w 19 nie robiłem. Poza odcinkiem dokończyłem ten załadunek oraz sprzedaż drzewa i ja powiem wam, ale się kurde przy tym narobiłem, no cholernie dużo czasu mi to zajęło, bo w poprzednim odcinku udało mi się tylko i wyłącznie raz załadować tę ciężarówkę całą i pojechać sprzedać, a jeszcze poza odcinkiem musiałem to zrobić, czekajcie, jeszcze chyba z 4 takie ciężarówki miałem czy coś takiego, czyli łącznie 5 ciężarówek. W skrócie, cholernie dużo czasu mi to wszystko zajęło, naprawdę. Ale ostatecznie udało mi się wszystkie tutaj te kłody sprzedać, co tutaj leżały. I teraz trzeba po prostu
usunąć. Pnie, bo gdzieś właśnie w tym miejscu, gdzie teraz ten ciągnik stoi, mniej więcej tutaj będę chciał w przyszłości postawić. I to już bardzo niedługo, bo patrzę, że mimo iż trochę kasy wydałem, to jeszcze trochę na koncie zostało, to dobrze. Będę chciał gdzieś tutaj postawić chlew, żeby w końcu rozpocząć hodowlę świń. Więc po prostu tych pni tutaj nie potrzebuję. No ale usuwanie ich wygląda dokładnie tak samo jak w 17. Nawet nie wiem, czy w sumie ta animacja jest jakaś nowa, czy też czy dźwięk tej maszyny jest, czy dźwięk tego usuwania jest inny. Dobra, no to powoli usuwamy. Teraz jest właśnie jednak w takiej 19 trochę inna sytuacja z lasami, bo z reguły, no bo teraz mamy ten zakup terenu i można sadzić drzewa oraz wycinać tylko na terenie, który posiadamy. Nie możemy tego zrobić byle gdzie, więc a w 17 mogliśmy, więc tutaj pewnie podejrzewam, że w 19, jeżeli ktoś chce mieć jakiś las, to prędzej, częściej będzie te pnie usuwał, bo wiecie, tak jak się wycinał jakiś dowolny las na mapie, to tam, jeżeli nie chciało się tam nic robić w przyszłości, to można było machnąć ręką i tyle. Ale teraz, jeżeli chce się mieć jeszcze jeden las w tym samym miejscu, bo zakup terenu jednak kosztuje, no to trzeba te pnie będzie usuwać częściej, mam wrażenie. Ogólnie tam w lesie leżą... Czekajcie. O, tutaj te czubki drzew leżą. Po prostu, no po cholerę miałem to ładować, wywaliłem to gdzieś tutaj i sobie leży. Oczywiście, tradycyjnie, zaraz wam przedstawię te mody, które Giant Software dodał na ich oficjalną stronę z modami, czyli na mod huba. W tym tygodniu, czekajcie, o ile pamiętam, zostały dodane 3 mody nowe. Tak, chyba 3, dobra. No to zobaczmy, czym nas Giant Software uraczył w tym tygodniu. Więc tak, po pierwsze została dodana nowa sieczkarnia, czyli ta tutaj sieczkarnia marki Rostselmasz. No i teraz mamy już 2 Rostselmasze, z tym, że ten jest nowy, a to jest ta sieczkarnia, która była w 17 i jeszcze w 15 w dodatku Gold, więc to jest sieczkarnia, którą no wiele osób może bardzo dobrze znać, w tym ja. Oczywiście jakoś dano sieczkarnię, to dano do niej również tutaj odpowiednie przystawki, czyli o te do kukurydzy oraz te do zbierania pokosu. Ciekawe w sumie, czy one będą pasować do innej sieczkarni Rostselmasza, czyli do tej tutaj, bo do tej nie ma oryginalnych przystawek Rostselmasza, tylko trzeba korzystać z tych na przykład Capello czy też Kempera. No w sumie ciekawe, nie sprawdzałem tego. A nie, czekajcie, jeszcze 2 maszyny zostały. Po pierwsze, no niech będzie o ten tutaj rozsiewacz nawozu, czyli ten tutaj Bredal. To jest dokładnie ten sam, którego mieliśmy w Farmingu 17. No z tym, że możemy tutaj sobie wybrać, czy chcemy mieć go w wersji takiej, no, czerwonej, czy o w tego typu wersji metalicznej. I tego typu wersja o wiele lepiej wygląda na przykład w 17, jak to się wszystko tak tutaj bardziej odbija od każdej powierzchni, od każdego materiału, to światło. No fajnie, fajnie to wygląda. I jeszcze jedna rzecz, czyli siewnik. Dokładnie mówiąc, też znany siewnik z dodatku Kundo Farminga 17, czyli o ten tutaj właśnie 3-metrowy siewnik. No i to tyle, jeżeli chodzi o mody, które tam zostały wrzucone w tym tygodniu. Dobra, to ja kontynuuję tutaj swoją robotę. Więc tak, ogólnie tam teraz pracownik muci owiec, on cały, nic nie będę chciał sprzedawać tego owsa, ja po prostu będę go trzymać w silosie dla koni. Natomiast tam mam jeszcze chyba posianą soję z tego, nie, soję czy rzepak, już nie pamiętam, co ja mam tam posiane. Więc trzeba będzie raczej zrobić żniwa. No podejrzewam, że zrobię to poza odcinkiem. I nic nie chcę obiecywać, ale być może w następnym odcinku w końcu rozpocznę hodowlę świń. Bo też już to planowałem od jakiegoś czasu, bo w sensie planowałem owce oraz świnie, ale zdecydowałem się, że chyba jednak najpierw będę chciał zająć się świniami. A owce sobie zostawimy na, no na kiedyś tam indziej po prostu. Nie wiem jeszcze kiedy, ale... Czekajcie, czy ja mogę... Ja chcę jedną rzecz, słuchajcie, zrobić w sumie.
Nie wiem, czy nie będzie mi po prostu wygodniej. Czy ja mogę to naprzód podczepić ciągnika? Zaraz sobie sprawdzę, bo w sumie nie wiem, ale mam wrażenie, że tak mi będzie trochę wygodniej. Ciekawe, czy się da. Ten obciążnik niech tutaj sobie po prostu leży na razie. Ej, da się, dobra. To mi się nie chce tyłem podjeżdżać, jakoś wygodniej mi będzie to robić o w ten sposób raczej. No, stąd to za bardzo nic nie widzę, muszę jednak z takiej kamery korzystać. Ale jeżeli chodzi o usuwanie pni, to chyba też można to zrobić inaczej, czyli są chyba takie specjalne przystawki do tych... Kurde, nie mogę najechać, do tych ładowareczek małych, czekajcie, do tych mini ładowarek, o. O, jest, to jest właśnie, można sobie z tego skorzystać, podczepiając to do tych mini ładowarek. Gdzie one są? O, do tych właśnie. I też w ten sposób można to robić. Ja nie planuję teraz raczej sadzić lasu w najbliższym czasie, jakby mnie naszło na wycinkę, ale szczerze mówiąc na razie mam drzew po prostu dość, tyle się tego cholerstwa ładowałem jeszcze, bo no w sumie trochę żałuję, że nie zdecydowałem się ładować ładowarką kołową na przykład, tylko tym chwytakiem, co był w tej ciężarówce, no cholernie długo mi to zeszło po prostu, naprawdę. I teraz pierdziele, nie chce mi się robić wycinki w najbliższym czasie. Chyba, że na wióry. Nie, o, w sumie to się jeszcze zastanowię, szczerze mówiąc. A zwłaszcza, że tutaj drzew jeszcze, jak widzicie, trochę mam. No ale pnie i tak czy inaczej usunąć trzeba, no bo tutaj mogą kolidować po prostu z chlewem, a tego bym nie chciał. O, dobra, pracownik ma już prawie pełny zbiornik. Jeżeli chodzi o tego JCB-ka, to była możliwość podczepienia do niego tura, założenia konsoli podczepienia tura, ale z tego co wiem, mój John Deere też ma taką opcję, więc jak będę potrzebować teraz po prostu ładowacza czołowego tura, to raczej założę sobie do John Deere'a konsolę, tak mi się wydaje. Zresztą zaraz ja tego John Deere'a odczepię od tej przyczepy i podczepię JCB, no bo to jest, tak jak wspomniałem, mój nowy ciągnik, który głównie posłuży mi do transportu na przykład zboża do skupów. Z jego prędkością jazdy, no będzie to o wiele szybsze. Zawsze jakaś tam oszczędność czasu. Dobra, chyba nie zostało mi tego dużo, o ile to w sumie już nie wszystkie. Tam chyba wszystkie. Tutaj to ja chyba nie wycinałem. Nie, tu nic nie wycinałem. Okej, okay, to dobra. Czyli robota moja na dzisiaj, można powiedzieć, zakończona. Jeżeli chodzi o te pnie, bo czekajcie, to sobie zwrócę już i tyle w sumie. To zrobię tak, jak powiedziałem, czyli do przyczepy podczepię JCB-ka. Ale taki on jest zwrotny, no bo on, zobaczcie, tutaj ma skrętne wszystkie osie i różne tryby jazdy. To jest pierwszy tryb sterowania, znaczy ten jest pierwszy, można włączyć drugi, czyli klasyczny, że będzie JCB, no że będą skręcać tylko przednie koła, czyli tak jak w każdym innym ciuniku, który tutaj mam, ale też można włączyć sobie ten tak jakby psi hud, czy też inaczej zwany krabi hud, no po prostu, że on w ten sposób jedzie, że wiecie, wygląda jakby driftował, w ten sposób inaczej rozkłada masę tutaj. I w prawą stronę też tak można zrobić. Nie wiem, jak z kombajnami na przykład Holmera czy coś, czy z ropą też tak samo można zrobić i z tym ciunikiem, ale chyba z ładowaczami teleskopowymi też. No i można w ten sposób śmigać. Więc to jest fajne. O, dobra, już tutaj jest pełny zbiornik, to... No, chciałem pokazać te tryby sterowania, ale no i nie podczepiłem, momencik.
No i też automatycznie JCB stał się najmocniejszym ciągnikiem, jaki posiadam, więc on z tą przyczepą sobie będzie najlepiej radzić. Chociaż w sumie też jest mocno oczywiście ten... momencik. O, ten case. 214 koni. On jeszcze więcej chyba, z tego co pamiętam, mogę w nim koni mieć, ale... Ale to są dodatkowe koszta. Ja nie wiem, czy nie lepiej zamiast powiększać mu tego silnika. A to też nie kosztuje tam 1000 euro czy coś, tylko... Nie, to jeszcze nie skończy wysypywać, tylko więcej. Więc nie wiem, czy po prostu zamiast tego case'a w przyszłości się kupi jakiś większy ciągnik. A będę chciał jakiś kupić taki o mocy przynajmniej, żeby miał przynajmniej te 270 koni. Czy 280, coś takiego, bo planuję kupić jeden siewnik, który... No może być bardzo przydatny, zważywszy na to, jak wielkie jest to moje nowe pole. Ogólnie jako już kupiłem tamto pole, to nie wiem, czy powoli nie będę się wycofywać z uprawy czegokolwiek na tym tutaj polu, czyli na najmniejszym, jakie posiada. Czy nie poświęcę tego pola w całości na trawę na przykład, żeby ją tutaj mieć. I czy nie stawiać tutaj w przyszłości... Na pewno będę w przyszłości tutaj stawiać... No chlew może jeszcze tam się zmieści, ale zagroda tam dla owiec, czy tam obora dla krów, no to... Tutaj będę to umieszczać, na tym polu prawdopodobnie w przyszłości. Dlatego też chciałem kupić sobie to duże pole. Dobra. Jak sobie w ogóle radzi pracownik? O kurde. Dopiero tyle obsiał? No to tak... Nie no, jakoś wiecie, powoli sieje, ale to jest już spore pole. No jest, jak widzicie, większe od tego pola numer 21 i to gołym okiem widać. Dwa razy to nie, oczywiście, ale tak, no po prostu jest większe. A, i ja nadal jeszcze planuję powiększyć sobie w końcu, nie wiem jeszcze kiedy to zrobię, ale no planuję powiększyć pole numer 21 tutaj tak troszeczkę, bo mogę to po prostu zrobić. Tak, to się zrobi, zawsze to większa powierzchnia na uprawy. Co do siewnika, który ja właśnie planuję kupić, to zaraz wam go pokażę, ale na razie to... No nie, na razie tego zrobić za bardzo chyba nie mogę. O, to jest ten Horsch, no super siewnik, ale wymagasz 270 koni mechanicznych. Ale on jest o tyle fajny, bo... No nie dość, że można siać bez wcześniejszego spulchniania, to jeszcze ma bardzo ważną rzecz, czyli opcję nawożenia i to jest coś, co sobie bardzo cenię. A ten tego nie ma, który obecnie posiadam, niestety, no niestety. No ale póki nie będę mieć mocniejszego ciągnika, to jakoś dam sobie tutaj radę. Nie jest, gdyby on miał 3 metry 4, no to byłby problem, ale 6, no to uważam, że to jeszcze jest tak w miarę. Nie ma tragedii. W sumie to zwolnię tutaj pracownika, jeszcze sobie na sam koniec może trochę w kombajnie popracuję. Przy żniwach owsa dla koni. No, w końcu te moje wysiłki w ostatnich odcinkach oraz poza odcinkami mi się opłaciły, czyli w końcu zrobiłem sobie te porządne zakupy, nowy ciągnik, nowe pole, zwłaszcza to nowe pole, no to jednak był, no chyba, czy to nie jest mój największy wydatek do tej pory? Nie, w sumie, nie, na tego tutaj John Deere'a, na ten kombajn też sporo dałem, łącznie z headerem. Fakt, to też był spory wydatek, no ale to pole to też teraz... Teraz jak się będzie robić żniwa, to oj, będzie z nich niezły zysk, naprawdę. A to chciałem tutaj osiągnąć, żeby praktycznie zmaksymalizować zysk ze żniw. Żeby jak najwięcej z nich zarobić w jak najkrótszym czasie. To była taka moja podstawa i prawie już to zrealizowałem. A przynajmniej zrealizowałem to według mnie w dostatecznym stopniu. Bo to na żniwa głównie zarabiam i teraz jak już to osiągnąłem, tak prawie mi się wydaje, nie wiem, może jeszcze ten większy siewnik by mi w tym pomógł bardziej. To teraz mogę zacząć powoli zarabiać na jakichś tam innych rzeczach. Skoro tu to moje podstawowe źródło przychodów, czyli żniwa, już zostało... No, kupione zostało, duże pola mam i też dobre maszyny wydajne. No może za wyjątkiem, tak jak wspomniałem, tego siewnika, no ale to tam spokojnie. Wszystko jeszcze z czasem. To już tak, już te możliwość zarabiania na uprawach, na sprzedaży upraw po żniwach, to już jest dosyć u mnie rozwinięte, więc mogę się teraz skupić na czymś innym, na przykład na zwierzętach, no i w pierwszej kolejności będą to po prostu świnie. Okej, słuchajcie, tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!